W Gdańsku odbyła się konferencja Dave Game 2023. To pierwsza taka konferencja, którą Dave Game zorganizował w Polsce. Jej ideą jest łączenie deweloperów z wydawcami i inwestorami. Dave Game jest międzynarodowym eventem programistów gier. Naszym celem jest połączenie deweloperów, wydawców i przedstawicieli branży. Po to, by wesprzeć lokalny biznes. Mówi Larry Kamalajewa, CEO i założycielka Dave Game. Targi DevGame przyciągnęły do Amber Expo wiele osób związanych z branżą gier. Jako event DevGame, który jest pierwszy raz w ogóle w Polsce i w Trójmieście, no to bardzo doceniam, że w Gdańsku nareszcie pojawia się taki konkretny event. Brakowało to na skali X-u lat. No i jak najbardziej życzę im najlepszego i żeby w ogóle w przyszłym roku się powtórzyło z jeszcze większą ilością osób. Specjalistów, których szukamy w tej chwili, to są przede wszystkim programiści w silniku Unity i język C#, ale również specjalisty z innych dziedzin, jak game design, testerów oraz osoby związane z biznesem, tak jak na przykład zajmujące się reklamami czy user acquisition, czyli zdobywanie nowych użytkowników, nowych graczy dla naszych gier. Współpracujemy nad bardzo znanymi tytułami, więc przyjechaliśmy tutaj, żeby poszerzyć grono kontaktów, poznać nowych, fajnych ludzi i oczywiście zrobić promocję naszego brandu. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu warsztatach, prezentacjach i panelach dyskusyjnych poświęconych różnym aspektom tworzenia gier. Wystawcy prezentowali swoje projekty, a także mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe i wymienić się doświadczeniami.